Kryzysowa inflacja nie skłania wszystkich do podjęcia zatrudnienia, choć w Suwalskim Urzędzie Pracy ofert nie brakuje, wiele z nich nie znajduje zainteresowania. Spośród blisko 80 ofert zatrudnienia i kilkunastu propozycji staży wyłania się ponad 150 miejsc pracy. Niektóre z propozycji znajdują się w serwisie ofertypraca.gov.pl od 200 i więcej dni. Te najdłużej oczekujące na chętnych zajęcia to m.in. technik napraw sprzętu AGD, kucharz czy spawacz. Tutaj trzeba mieć sporo wiedzy czy umiejętności. Są jednak również oferty, które nie wymagają szczególnych kwalifikacji. Pracownicy ogólnobudowlani, pomoce kuchenne, pakowacze, sprzedawcy to zawody, które przeciętny człowiek jest w stanie wykonywać bez szczególnych kwalifikacji czy uprawnień. Tymczasem w Suwalskim Rejestrze Bezrobotnych na koniec czerwca znajdowało się ponad 1860 osób. W ciągu ostatniego miesiąca pierwszego półrocza pracę według Podlaskiego Urzędu Pracy podjęło zaledwie 168 bezrobotnych. Ostatnie dane o stopie bezrobocia obejmują miesiąc maj bieżącego roku i wskazują, że o ile w skali kraju bezrobocie wynosi 5,1%, to na terenie województwa podlaskiego jest ono wyższe i osiąga 6,7%. W Suwałkach bezrobocie jest bliskie średniej krajowej, ale w powiecie ziemskim wynosi zaledwie 3,6%.